Ale nie jest takie proste opie gadać o wierze. Ale kilka treści było takich znamiennych. No właśnie, można do tego podejść jak do kazań księdza Kardynała Franciszka Macharskiego świętej pamięci. <głosy> <głosy> nie rozumiem tego śmiechu. No ale ja kiedyś słyszałem, no nie, że on tak mówił, żeby każdy sobie wybrał to, to trochę dla siebie. <noise> Dobra, to mów coś ty wymyślał. Wydumałem takie powitanie. Cześć. Cześć, wiesz? I tak brakowało mi tego piątku. Nie mogłem się go po prostu doczekać. No to jest. Jest, jest. Jest piątek, doczekaliśmy się kolejnego odcinka. To już drugie nasze spotkanie. Dziś w tym temacie wiary na pewno trzeba się będzie zmagać z wieloma pytaniami i szukać takich odpowiedzi, które będą konkretne. Myślę, że zanim rozpoczniemy, warto zaprosić. Zapraszamy Was, drodzy słuchacze, żeby przygotować sobie jakąś dobrą herbatę. Siądź sobie wygodnie. Ale też bardzo dziękuję za jeden komentarz w internecie, chyba na Facebooku. Tam napisaliśmy, że można nas słuchać w czasie robienia domowych porządków, czy w ogóle prac domowych. I ta pani napisała, no to już nie ma wymówek. W czasie adwentu, tak jak mówiłem, słucham cały czas Biblia Superprodukcja. I na temat wiary ostatnio wysłuchałem cudowny fragment. Jak Jezus mówi o budowaniu domu na skale i na piasku. I są tam takie słowa. Może do tego dojdziemy i nam to będzie potrzebne? Jezus wcale nie mówi, że ten, kto buduje na piasku, nie wzniesie nic. Nie mówi, że mu się to posypie? Mówi, że mu się to posypie. Wiara to są pewne zasady, to są pewne fundamenty w naszym życiu. Jeżeli nie korzystasz z wiary, nie korzystasz z tych propozycji, nikt nie mówi, że nie zbudujesz swojego życia. Tylko jest pytanie, czy ci się to ostoi? No ale to dobra, to mamy jeden pomysł na wiarę. Wiara jako fundament dla budowania życia. Jeszcze jakaś wizja wiary? Ja wokół tego generalnie chciałbym powiedzieć coś więcej, że wiara jest takim sposobem na budowanie życia. I chcę powiedzieć o tym, co wyczytałem w dobrej książce autora, którego bardzo lubię czytać. To nazywa się Stephen Covey. Ta książka zatytułowana jest Siedem nawyków szczęśliwej rodziny. I w tej książce wyczytałem że jest coś takiego, co nas różni od zwierząt. To rzeczywiście jest bardzo wiele, ale on tam sięga po to, że między naszą, naszym bodźcem, który odczuwamy w świecie, a naszą reakcją na ten bodziec, my jako ludzie rozumni możemy wcisnąć pauzę. Że nie, mu że, że nie musimy działać automatycznie. Instynktownie. Instynktownie. I on mówi, i teraz to, co ty wsadzisz między, między ten bodziec a reakcję, to, co sobie w swoim życiu zbudujesz w tej pauzie, to jest niesamowite bogactwo. Teraz, żeby to szybko przytoczyć... On tam wkłada cztery punkty. No i oczywiście ja to lubię zgubić, ale już mam. Uwaga. Po pierwsze, samoświadomość w tej pauzie może zadziałać. Po drugie, sumienie. Po trzecie, wyobraźnia. I po czwarte, wolna wola. Tak, ja to słyszę, to jestem ja brewiarz czytał. <grywa> I teraz szybko się ja powiem. Są trzy psalmy, nie cztery. Ale... Chyba, że hymn. Tak, tak. Z hymnem. Ale powiem Ci tak. samoświadomość, My, jako ludzie, potrafimy pomyśleć o sobie, potrafimy stanąć obok nawet swoich myśli. Hannah Arendt o tym pisała. Tak na marginesie. Dziękuję. Po drugie, sumienie, i tutaj w jego książce w tym wytłumaczeniu chodzi o to, że nasze sumienie potrafi rozróżnić dobro i zło. Dobre tu chodzi zło. o moralność. Po trzecie, wyobraźnia, mogę przewidzieć, co się stanie, jak podejmę daną decyzję. I czwarte to właśnie wolna wola, która odpowiada za działanie, za, za wdrażanie w życie tego, co wybiorę. No i potem już to opowiadałem się Zumarkowi, zabroniłem mu to wykorzystywać w rekolekcjach, które nagrywa. I mówię mu na przykładzie, jesteśmy ostatnio w jakim sklepie, rozmawiamy z panią, która sprzedaje. I obok nas płacze dziecko. Jest rodzinka, i to dziecko mocno płacze. To jest dla nas bodziec. Reakcja może być taka, że nas to bardzo denerwuje, ten płacz, bardzo piskliwy. Możemy wyjść, możemy się zezłościć, możemy jakoś zwrócić uwagę mamie, że dziecko zachowuje się zbyt hałaśliwie. Albo możemy wcisnąć pauzę i w tej pauzie tak. Świadomość. Sam mam brata, który ma małe dzieci. Wiem, ile to kosztuje energii być z dzieckiem gdzieś w sklepie, jak ono czasami płacze i domaga się, powiedzmy, zabawki. Więc rozumiem, co przeżywają ci rodzice. Drugie, sumienie. To przecież nic złego, że to dziecko płacze. Ono płacze albo woła mamę, albo woła tatę. Normalna rzecz. Trzecie, wyobraźnia. Właśnie to, co mówiliśmy, co się stanie, gdybym podjął daną decyzję. Więc wyobrażam sobie, planuję, że nie podejmuję żadnej decyzji. Prowadzę rozmowę z panią ekspedientką, jak gdyby nigdy nic. No i właśnie wolna wola, zapętliłem się. Za długo o tym mówię. Wolna wola to już jest decyzja. Decyzja. No, zdecydowanie. że. wyobraźnia mi pozwaga zobaczyć, jakie będą skutki moich decyzji. W tak. zależności od tego, czy pójdę upomnieć, czy nie, czy zareaguję czy nie zareaguję, jak zareaguję. Natomiast wolna wola sprawia, że decyduje o tym. I decyzja była taka, że uśmiechnęliśmy się do siebie z księdzem Markiem, uśmiechnęliśmy się do pani ekspedientki i kupowaliśmy dalej. To to jest takie bardzo praktyczne. Nawet nie wiem, czy w kontekście samej wiary, czy już takiego faktycznie budowania życia, bo teraz w tą pauzę rozumiem, mielibyśmy wcisnąć to, co mamy z wiary. Tak, 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 ale widzisz, mam, mam ku temu doskonały argument, że tak warto robić. I to jest druga książka, kochani, ostatnia, jaką przynoszę na dzisiejsze spotkanie. Ale ta druga książka jest zatytułowana Oszuści i napisał ją Josh McDowell. I w tej książce na jednej ze stron jest namalowana piramida podzielona na trzy części. Jest czubek piramidy, środek i fundament piramidy, ten spód. I teraz czubek to jest to, co widać w naszym życiu. I tam jest jak postępujesz. I to, jak postępujesz, wynika ze środka, a w środku jest napisane, jakie wartości wyznajesz. A poniżej tego jest ten pierwsza część piramidy, najbliżej Ziemi. Jest napisane, uwaga, w co wierzysz. No i teraz już dochodzimy do takiego faktycznie stwierdzenia, bardzo ważnego, że od tego, jaka jest moja wiara i co jest przedmiotem mojej wiary, zależy to, jakie będę wartości w życiu wyznawał, tak a jest? to wpływa na to, jak będę działał w życiu. Dokładnie. To to jest jedno. Ja, myśląc o wierze, też mam takie właśnie jedno skojarzenie. Jeszcze na pewno jest kwestia wiary z perspektywy owoców, że wiara powinna coś w życiu człowieka robić. Mhm. To coś bardzo konkretnego. To to jest druga taka myśl moja. Jeżeli chodzi o te owoce, to ja sobie trzy wypisałem. Jedno to jest spokój taki serca, że jak człowiek wierzy, to niezależnie co się dzieje i jakie są zamęty wokół niego i w jego życiu i w życiu jego bliskich, to wiara sprawia, że człowiek ma taki owoc pokoju w sercu. To jest jeden. Mówiliśmy o tym ostatnio, że to jest taka siła spoza nas, kiedy jak my już nie dajemy rady, to zawsze u Pana Boga odnajdujemy wsparcie. No to jest nawet jeszcze więcej, bo to jest już takie życie, że ja w ogóle jestem oparty o Pana Boga jak gdyby. To może tak. dziwnie brzmi, ale że mam życie oparte o taki fundament, jakim jest Bóg w tym momencie. I dlatego mam ten pokój. Jak brakuje tej relacji z Panem Bogiem, to się pokój od razu gdzieś tam gubi. No nie? nie ma tego pokoju. Mm, to prawda. To jest jedno i to jest też w drugą stronę dobry sposób na sprawdzanie, na ile moja wiara jest faktycznie taka żywa. Nie i najle jest w niej takie spotkanie z Panem Bogiem, które daje pokój. Drugie, to mam takie, że wiara daje owoc, jakim jest odwaga. Człowiek mhm. wierzący ma odwagę stanąć po stronie tego, co jest wartościowe. I tu znowu wracamy do tego pierwszego tematu wiary, czyli wartości. Mhm. Wiara sprawia, że ja mam odwagę wybierać to, co jest wartościowe. Mam odwagę powiedzieć o tym, co jest wartościowe, nawet jeżeli to mnie wiele kosztuje. To mi się podoba. Zwłaszcza, że przygotowując się do spotkania, do rozmowy, bardzo często natrafiałem na takie tytuły: walcz o wiarę, yy, zmagaj się o wiarę. Zauważ, że rzadko jest tak, że myśmy to też mówili na pierwszym naszym nagraniu, że wiara przychodzi łatwo. Wiara nie przychodzi łatwo. Wiara to jest coś takiego trudnego i do tego trzeba mieć odwagę. I zarazem wiara daje odwagę. I daje odwagę. O to mi chodzi, że już owocem wiary jest odwaga. No nie? I jeszcze trzecie to jest zaangażowanie, że Człowiek się angażuje w wiele rzeczy wtedy, kiedy w coś wierzy. Nie da tak się inaczej. Tak. No nie? Jeżeli ja jestem człowiekiem wierzącym, to będę miał odwagę się zaangażować w nie wiem, pomoc drugiemu człowiekowi, taką niezależną, mhm. bez kalkulacji, bez kwestii, czy mi się to opłaca, czy mi się to nie opłaca, czy coś na tym zarobię, czy nie zarobię, po prostu dla samego pomagania. Wartości, nie? Znowu wartości, oczywiście. Wszystko jest na tych wartościach tak naprawdę oparte. Jeszcze trzecia myśl, jak chodzi o wiarę, to jest z dzisiejszej Ewangelii, to jest otwieranie oczu. Czyli tak. wiara pozwala zobaczyć szerszy horyzont w świecie. Myślę, że to jest jedno z takich bardzo dużych tematów. Tak naprawdę, chyba sam jeden mógłby wystarczyć na całe dzisiejsze spotkanie. Bo wiara, która otwiera yy, oczy, to się wiąże z takim tematem bardzo poważnym, jak wiara i rozum. To jest jedno. Mhm. Drugie to y, taki temat jak y, treść wiary i forma wiary, który dzisiaj na przykład jest taki bardzo potrzebny, żeby umieć oddzielać, co jest treścią wiary od tego, co jest tylko formą, która ma prowadzić do treści mhm. i którą tak naprawdę można w różny sposób realizować. I teraz nam się zakłóciła ta forma? Zakłóciła się forma, albo tak naprawdę stanęliśmy przed takim poważnym wyzwaniem, żeby się uwolnić od tego, gdzie akcent się stawia na formę, a nie na treść. My czasami zbyt dużą wagę przykładaliśmy do formy, za bardzo nawet nie rozumiejąc treści, która za tą formą idzie. Takim najbardziej wyrazistym przykładem zaakcentowania mocnego formy, a nie docenienia treści, jest spór o sposób przyjmowania komunii świętej. Czy na rękę, czy na klęcząco, czy do ust. A tak naprawdę chodzi o spotkanie z Jezusem. Raczej nie powinno być tak, żeby forma stała się ważniejsza od treści. Często jest postawiony znak równania. I, I to jest chyba największy problem człowieka wierzącego. Jak sobie postawi znak równania między formą a treścią. Czyli, jeżeli nie ma formy, to nie ma równocześnie treści. Jeżeli się zmieni forma, to zmienia się treść. A tak nie jest. Mamy treść, która jest jedna i najprościej mówiąc, wyznanie wiary, czyli credo. Natomiast formy, w jakich to wyznanie potem się realizuje w życiu, zmienia się na przestrzeni całej historii kościoła. Zmieniać się będzie dalej, będzie przybierać różne sposoby wyrażania się, a prowadzić będzie zawsze do tej samej treści. Także to są takie trzy moje pomysły na ten dzisiejsze spotkanie, więc mamy w sumie sześć pomysłów, których punktem spójnym są, że tak powiem, Pomysł... wartości. Myślę, że pomysłów tu jest więcej, ale bardzo mi się podoba to, że wylądowaliśmy w środku tego zagadnienia, bo nie mówimy tak naprawdę ani nie przechylamy tej szali na czyny, ani nie przechylamy tej szali na tak jak mówisz, na treści wiary, tylko mówimy o tych wartościach, które płyną z treści, a prowadzą do czynów. Na coś pośredniego. No bo to jest konkretno, nie? Który można zobaczyć. Że wartości można ponazywać. w ogóle. To jest pierwsza rzecz. No Może pisałeś powiedzieć. magisterkę z filozofii, nie ja. <słuchaj> Wartości możemy bardzo prosto ponazywać i, i w jakiś sposób to robimy zawsze. Czyli to jest, nie wiem, prawda, dobro, piękno. To są wartości bardzo konkretne. Wiemy, czym jest prawda, że mówię to, co jest faktycznie rzeczywiste, realne. Wiemy, co to jest dobre. To, ale, co... Sorry, ale dzisiaj jest ten problem. Jak to, 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 to mówił Tischner, że prawda jest jak mm, 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 każdy ma swoją. To jest y, zupełnie jeszcze inna temat. Ale nie jest tak? Nie jest tak dzisiaj? No, jeżeli już na taki temat wejdziemy, czyli prawda, że każdy ma swoją, albo taka prawda niezależna od człowieka, to wiadomo, że z perspektywy Pana Boga i z perspektywy człowieka wierzącego, prawda nie należy do mnie. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Ja prawda, tylko odkrywam prawdę. Tylko odkrywam prawdę. Wydaje mi się, że świat dzisiaj o tym zapomina. No i to ogólnie mówiąc, znowu trzeba wrócić do tych wartości i do tego trójkąta, o którym mówiłeś. Wiem, I o tej piramidzie, gdzie jest ten fundament na dole. Kogo wierzę, to takie mam wartości. Nie dlatego, że sobie je wymyśliłem, tylko dlatego, że to, w co wierzę, określa mój świat wartości. Tak. Albo inaczej, pokazuje mi świat wartości. A da się na odwrót? Czyli że zacząć oprzeć, oprzeć wiarę na wartościach. Gdybyśmy zamienili w tej piramidzie ten spód ze środkiem, że dla mnie wartością jest na przykład, no nie wiem, to, to, to i to. No tak, da się. Tak powstają sekty. No Obierają wiem. sobie jakiś wiem, zestaw wartości. No, tak funkcjonuje wiele osób. Znaczy, mam świat wartości, który mi odpowiada, i do tego przystosowuję to, w co wierzę. To jest taki temat trudny, ale chyba prościej jest powiedzieć tak, że nie tyle można zamienić kolejność, co można wyrzucić fundament. Można to na dole wyrzucić. Mm. Ja mogę stanąć jako ten, który tworzy wartości. Nazywa, wybiera. I wtedy wartości stają się jak gdyby fundamentem mojego życia. Nie pochodzą gdzieś z zewnątrz, czyli nie wynikają z mojej wiary, mm -hmm. ale y, są ze mnie. To ja wtedy właśnie mówię, co jest prawdziwe, co jest dobre, co jest według mnie piękne. I mogę się pomylić. No najczęściej się mylę. Najczęściej się człowiek myli wtedy. Czemu? Bo mamy zawężone spojrzenie. Znaczy, no i tu, tu ta dzisiejsza Ewangelia, no to jest genialne, bo człowiek, który jest ślepy, tak naprawdę ten obraz człowieka ślepego, czy o, o dwóch ślepych w Ewangelii... Albo obraz człowieka, który nie widzi wszystkiego. To jest obraz człowieka, który nie tyle jest tylko ślepy w sensie takim, że nie widzi drzew przed sobą i drogi i Chrystusa, który przed nim stoi, tylko taki obraz człowieka, który nie widzi prawdziwych wartości nie widzi prawdziwego świata, nie widzi prawdy tego świata. Mm. Dlatego Chrystus go uzdrawia w taki sposób, że nie tyle mu otwiera oczy, co mu pokazuje, że to nie jest z Jego, że to jest coś, co on otrzymuje. Wiara jako dar. No to... Czy w ogóle pojmowanie świata jako dar, pojmowanie oparte na wierze? No, to już byśmy bardzo głęboko poszli, byśmy weszli w taki <laughs> <Sorry>. temat, że... <laughs> znaczy, bardzo piękny, no nie, że yy, wraz z wiarą otrzymuje... W darze, siebie, prawdę o sobie, prawdę o świecie, prawdę o drugim człowieku. I w pewnym sensie wiara też otwiera mnie naprawdę o Panu Bogu, bo to jest taka pętla zamknięta, no nie? Kto to powiedział, że nie da się zrozumieć człowieka bez Jezusa? Rozwijmy to szerzej. Nie da się zrozumieć siebie, świata bez wiary. Tylko, że my dalej tak no, wrzuciliśmy dużo myśli. Tak, bo no generalnie moim zdaniem w takiej rozmowie to są fajne takie myśli, perełki. Obiecaliśmy, że opowiemy, co było ze świecami w Adwencie. No to może krótki przerywnik. Kilka razy to słyszałem. Ksiądz biskup Roman Pindel o tym opowiadał, jak był świadkiem naocznym tego, co działo się w kościele w Zabierzowie w latach 80. w czasie Rorat. Ksiądz ówczesny proboszcz postanowił skopiować średniowieczny zwyczaj i zastosować go w Adwencie. Polegało to na tym, że przed mszą świętą w tym wygaszonym kościele Brał siedem świec zapalonych, takich, takich tych długich, takich podobnych do świec komunijnych, szedł na kościół i wręczał kilku wybranym losowo osobom, które miały, powiedzmy, w średniowieczu one reprezentowały siedem stanów i wręczał i mówił z takim zapytaniem, czy jesteś gotowy na sąd Boży? No i ta osoba brała świecę i potem na mszy świętej miała wyjść do ambonki i powiedzieć właśnie pozytywnie... Jak się biszku mówi, najczęściej robiła to takim drżącym głosem: Jestem gotowy na Sąd Boży. Ale jeszcze ważne jest w tej historii to, że jak ten ksiądz próbował szedł z tymi świecami, żeby je wręczyć przed Muszą Świętą, to im na początku wszyscy brali, bo tam był ktoś ze scholki, tam była jakaś siostra zakonna, ale im był bliżej końca kościoła, im bliżej chóru, tym ludzie się bardziej rozstępowali. Bali się wziąć tą świecę i wyjść potem na ambonkę i powiedzieć: Jestem gotowy na Sąd Boży. Można by było spróbować w parafii. <laughs> Zobaczymy. Aż zobaczymy. Tak myśleć, co by z tego wyszło. Pandemia się skończy, zobaczymy, czy nas duszpasterze zaskoczą. Ale wracając już teraz do tematu wiary... To ja mam jeszcze coś takiego. Ale to mam bardziej takie obrazy, że jeśli wiara to jest pewien... Z wiary wypływa pewien zbiór zasad postępowania i mam taki obraz, że dzisiaj świat ma problem z tymi zasadami. Zaczyna mówić, a czemu tak, a czemu nie, a czemu to jest wartością, a czemu to nie jest wartością, a czemu życia trzeba bronić. No, i porównałem sobie to na przykład do zasad, które obowiązują w meczach piłki nożnej. Przecież jak jest mecz piłki nożnej, to nikt nie siedzi na trybunach i nie mówi, a dlaczego spalony to jest spalony, a dlaczego bramkarz nie może wychodzić i łapać rękami poza polem bramkowym, a dlaczego jest tylko 11, a dlaczego dwa razy po 45 minut. I po prostu przyjmują te zasady i świetnie sobie, no, no powiedzmy, bawią się, grają w piłkę nożną, nie? I my czasami jako chrześcijanie, zamiast po prostu przyjąć zasady. I próbować uczynić nasze życie pełnym radości, pełnym takiej no, twórczej mocy Bożej, twórczej łaski uświęcającej, to zaczynamy się zastanawiać, a czemu to, a czemu tamto. Bo tutaj wiadomo, co jest źródłem, bardzo konkretnie. Wiadomo, kto ustalił zasady piłki nożnej, kto stoi na straży tych zasad, kto tego pilnuje, kto wyznacza, jak to ma funkcjonować, kto może wprowadzić zmiany w tych zasadach. Mm. Natomiast w przypadku wiary to już nie jest takie proste. No tak. Dlatego, że piłka nożna to jest. Półtorej godziny dobrej zabawy i koniec. A wiara to jest coś, co się może wiązać nie tylko z całym życiem, ale nawet yy, z podejściem do śmierci. I nawet ze światopoglądem. Z wszystkim. Bo w oparciu o wiarę podejmuje, tak jak mówiliśmy, takie decyzje, takie wybory. Tak głosuje. No to tu jest właśnie kolejne ważne pytanie. Jak rozumiem wiarę? Albo jaka jest dzisiaj moja wiara na przykład? To jest, chyba w ogóle od tego powinniśmy tak naprawdę zacząć dzisiejszy podcast. Jaka jest dzisiaj moja wiara, żeby sobie każdy takie pytanie postawił? Możemy też tym pytaniem skończyć i zostawić czas na to, żeby właśnie przez cały tydzień się nad tym zastanowić. Jaka jest dziś moja wiara? I z tych perspektyw, o których mówiliśmy, fundamentu, który otwiera na wartości. Czy wiara pokazuje mi, co jest wartościowe i czy potrafię z wiary wydobyć faktycznie postrzeganie tych wartości w sposób taki prawidłowy? Czy w ogóle wiara tworzy dla mnie cały świat wartości? Czy na przykład nie jest tak, że odpowiadają mi niektóre wartości, które pokazuje Chrystus, a już na przykład niektóre wolę sobie samemu ustalić? A czy ja też staram się poznać te wartości, które płyną z mojej wiary? Bo może być tak, że ja nigdy sobie nie zadałem trudu, żeby to poznać. No, może być tak, że to po prostu przyjmuję na zasadzie, tak jak mówiłeś o tej piłce nożnej. Takie są i koniec. A tu też trzeba przemyśleć. Możesz, tak, tak. Tu jest ta różnica, że w przypadku wiary. Nie da się tylko przyjąć, bo tak jest. W przypadku wiary trzeba to przemyśleć. Trzeba nad tym posiedzieć. Uczynić swoim. Tak. Przyjąć to jako coś, co jest, tak jak mówiłeś, darem. I można jeszcze powiedzieć, że papierkiem lakmusowym jest to, o czym mówiliśmy w pierwszym spotkaniu. Nasze uczynki. Ty to świetnie powiedziałeś, że uczynki nie są źródłem mojego usprawiedliwienia, nie są powodem, że Chrystus mi daje łaskę, bo powodem jest to, że On mnie kocha. Natomiast tam w liście św. Jakuba wiara bez uczynków jest martwa. To chodzi o to, że na początku punkt pierwszy, miłość Jezusa, dwa, usprawiedliwienie wiara i, i moje przeżywanie tego wszystkiego, i z tego płyną uczynki. Uczynki, uczynki płyną są papierkiem lakmusowym mojej tak. wiary. Czy ja moją tak. wiarę traktuję na serio? No i zaś do tej piramidy wracamy, że jest fundamencik, wartości i czyny, które widać. No ta piramida myślę, że jest dobrym obrazem, akurat takim bardzo trafionym. Ja bym to spróbował tak poukładać trochę. Jeżeli wiara jest fundamentem, to dlatego, że mi otwiera oczy na wartości. Tak jest. Pozwala mi przyjąć wartości jako coś, co nie zależy ode mnie, ale jest, ich źródłem jest Pan Bóg. Który ja odkrywam razem tak, z Panem które Bogiem. Które ja odkrywam razem z Panem Bogiem właśnie dlatego dzięki wierze. Wiara sprawia, że te odkryte wartości mogę realizować w czynach. Ta wiara wtedy jest dla mnie motywacją. Tak, motywuje mnie do tego, żeby zrealizować wartości, które odkryłem. Wiara staje się czymś, co ma wpływ na no, każdy, każdy dokładnie wymiar naszego życia. Przynajmniej powinna mieć wpływ na każdy wymiar naszego życia. Mam taki obraz, jak to kiedyś użyłem na kazaniu. Że nasze życie jest takim wazonem. W tym wazonie jest wiele kwiatów. Każdy kwiat symbolizuje jakąś moją działalność życia. Jest tam hobby, pasja, jest tam jakaś moja edukacja, jest tam moja praca. A wiara to nie jest jeden z kwiatków. Wiara to jest woda. Coś, co daje temu życie, no nie? Daje temu że życie. To tak. może, może w ogóle rozkwitać. Myślę, że to byłoby takie sedno spotkania na temat wiary, że wiara to jest coś, co sprawia, że moje życie może zupełnie inaczej wyglądać. Że po to ja wybieram y, Chrystusa, po to wybieram chrześcijaństwo, bo powiem szczerze, tak, największy problem dzisiaj jest tak naprawdę y, pytanie, w jaki sposób ja mam człowiekowi powiedzieć, że warto być człowiekiem wierzącym. Że warto wybrać wiarę. Że ta wiara jest cenna, że ona jest wartościowa, że ona się przydaje w życiu, o może tak. Że wiara jest atrakcyjna. No właśnie pytanie, czy jest atrakcyjna dzisiaj dla człowieka. Co jest atrakcyjnego dzisiaj w wierze? Jezus Chrystus. No. Ja bym miał wątpliwości, czy taka odpowiedź wystarczy. Znaczy, wiadomo, że jest. No, jest atrakcyjnie, to, żeby też dobrze zrozumieć, ale. No powiedzmy, że mamy człowieka w wieku 25 lat. Człowieka, który już pracuje, który już tam zaczyna się czegoś dorabiać, który ma wizję rodziny, małżeństwa, budowy domu. I teraz chcesz mu powiedzieć, że zapraszasz go do swojej wspólnoty, do kościoła, zapraszasz go na niedzielną Eucharystię, pewnie ma przyjęty chrzest jako dziecko, ale teraz chcesz mu powiedzieć, że warto zacząć faktycznie wierzyć w Pana Boga, że warto zacząć tą wiarę przekuwać w taką codzienność życia. Dlaczego? Co jest w tym atrakcyjne? Co, co mu ta wiara ma pomóc? W czym mu ma pomóc? Wiele mówiliśmy, ale ja dalej się będę upierał. Jezus Chrystus. No dobrze, ale konkretnie, co Jezus Chrystus? Poznać postać z historii sprzed 2000 lat. Postać, która żyje tu i teraz i ją mogę spotkać. No dobrze, no i spotkam. I co mi z tego? Bo to jest jak mój przyjaciel, którego spotykam, z którym rozmawiam, którego słucham, który siedzi tutaj koło nas, bo gdzie dwóch albo trzech, tam ja jestem. Ale to jest dalej frazes. To nie jest frazes. No jest. To nie jest frazes. Popatrz sobie. Święty Paweł, a wcześniej Szaweł. Świeżo co był i był świadkiem śmierci Szczepana. Co się stało, że on kilka dni później, czy tam w jakimś czasie później idzie i mówi, ten Jezus żyje. Ja go spotkałem. Spotkał no gościa, dobrze. który umarł. Spotkał, miał łaskę I... objawienia się z martwych stałego Chrystusa, albo w taki sposób przeżył jakieś doświadczenie życiowe, ale mamy tu człowieka, który nie przeżył takiego objawienia, nie miał takiego doświadczenia życiowego, i chcę mu powiedzieć: Słuchaj, jest taki człowiek i Bóg jednocześnie, Jezus Chrystus. Dwa lat, tysiące lat temu został zabity, ale z martwych stał. Jest w ogóle fundamentem, słowem, które stwarza świat, które do dzisiaj działa, jest żywy, jest pośród nas. Zapraszam cię przyjść na Eucharystię, żeby się z nim spotkać. Potwierdzę, że nie da się tego powiedzieć tak mu od razu w pierwszym zdaniu. Zobaczmy, do tego dochodzimy po pół godziny. Ja mam wątpliwości. Ja nie mam. Ja mam wątpliwości. Nie, nie, w, nie w, jeżeli chodzi o wiarę Chrystusa, ale... Mam wątpliwości, yy, czy to dzisiaj wystarcza takie mówienie człowiekowi, który szuka odpowiedzi na to, do czego mi dzisiaj właściwie jest potrzebna wiara. Do, albo inaczej, może zmieńmy to pytanie, żebyśmy nie posiłkowali się odpowiedzią, że po to, żeby spotkać Chrystusa. Do czego mi dzisiaj potrzebny jest Jezus Chrystus. To jest zresztą bardziej zasadne pytanie, bo wiara może być wiarą w wiele rzeczy, a nam chodzi o wiarę w Chrystusa, no nie konkretną wiarę, bardzo konkretną. Do czego mi dziś potrzebny jest Jezus Chrystus? Żeby być świętym, żeby się zbawić. No ale ja niekoniecznie chcę się zbawić, niekoniecznie chcę być święty, a mam jeszcze perspektywę a przynajmniej 50 lat dobrego życia. Dzisiaj, na co mi dzisiaj. To do dobrego życia Chrystus? nie potrzebujesz wiary? No, właśnie pytanie, czy nie. Do dobrego życia nie potrzebujesz wiary w Jezusa Chrystusa. Czyli wiara mi tak naprawdę nic nie daje poza zbawieniem, a myśmy tyle rzeczy wymienili, i to są niepotrzebne? No, ci ułatwia to wszystko. No właśnie, nie tylko pakiecie. ułatwia. No nie, nie tylko ułatwia. Właśnie o to chodzi, że wiara nie tylko ułatwia, tylko wiara w ogóle daje pewne możliwości, których bez wiary nie mam. Bo bez na przykład wiary w Chrystusa i, i w ogóle takiej drogi z nim wspólnej, z całą tą y, tym bogactwem. Y, które przyniósł Chrystus z całą Ewangelią, nie jestem w stanie odkryć dobrze wszystkich wartości. Mało tego, to, że odkryjesz, że coś jest wartością, niekoniecznie oznacza, że ją przyjmiesz, a tym bardziej niekoniecznie oznacza, że dla tej wartości na przykład umrzesz. Także w przypadku podejścia do wartości, Chrystus ma swoją rolę, ma swoje no, zadanie. No, to, co powiedziałeś, mnie tak złapało. Chyba trudno jest mówić o oddawaniu życia za cokolwiek, za kogokolwiek. No, św. mm. święty Maksymilian Maria Kolbe oddał życie za człowieka w imię wartości ludzkiego życia, nie, ale, ale, ale chcę zrodzonej powiedzieć... z wiary w Chrystusa. Ale chcę powiedzieć, że trudno mówić o oddaniu życia za cokolwiek, za kogokolwiek, jeśli nie masz fundamentu wiary. No, o to mi chodzi. Właśnie dlatego mówię, że to, że ja przyjmuję Chrystusa, że ja Go zapraszam do swojego życia, przekłada się na coś, czego bez tego nie będę miał. Bo jeżeli powiem, że życie człowieka wierzącego i niewierzącego się tak naprawdę zasadniczo nie różni, no to yy, ciężko teraz przekonać kogoś, żeby jednak wybrał trudniejszą drogę, bo wi droga wiary jest trudniejsza. To już mówiliśmy. Mhm. Dla samej zasady, żeby być człowiekiem wierzącym. Nie, to nie dla zasady. Tu znowu wracamy do początku, do tego porównania dom na skalę i na piasku. Życie wierzącego i niewierzącego, powiedzmy, zasadniczo się nie różni, w tym jak to widać z zewnątrz, ale wierzący jest o wiele silniejszy. Kiedy przychodzą trudy, przeciwności, kiedy musi się z czymś naprawdę mocno zmagać, on czerpie siłę stamtąd? No i, i właśnie o to mi chodziło, że jedno to jest to, że Chrystusa wybieram, dlatego że on mi nie tylko pokazuje wart, świat wartości, nie tylko pokazuje, kto jest, że tak powiem, źródłem tych wartości, że to są wartości, które się rodzą z Pana Boga, ale mi pokazuje, w jaki sposób mogę zrealizować te wartości, aż po oddanie życia. Takim ekstremalnym przypadku męczenników, świętych, ludzi, którzy faktycznie gdzieś dla wartości nawet życia ludzkiego potrafili oddać swoje. Ale druga rzecz, taka bardzo fundamentalna, jak dla mnie przynajmniej. Wybieram Chrystusa dlatego, że perspektywa wieczności, perspektywa zbawienia, perspektywa życia z nim daje mi takie poczucie bezpieczeństwa w świecie. Czy wszystko, co się dzieje wokół. Tak naprawdę może się zawalić nawet jutro. Mhm. Ja mam perspektywę takiego życia, i takiej wieczności, i takiego towarzystwa, że no, nie ma problemu. To słuchaj, doskona myśl, i wiara daje ci jakiś taki pokój, wiara daje ci pewność. Tutaj przypomina mi się święty Karol Boromeusz, patron mojej rodzinnej parafii, podobno kiedyś zapytany co by zrobił, a akurat siedzieli w jakimś pokoju, grali w szachy, co by zrobił, gdyby się dowiedział, że za pięć minut jest koniec świata? Miał odpowiedzieć, dalej grałbym w szachy. Dalej gra. no, o to mi chodzi właśnie, o taki pokój w sercu. Dziękuję. I to jest, to jest pierwsza taka rzecz no, dla mnie fundamentalna, obok tego świata wartości, ten pokój w sercu. Ja bym dodał jeszcze taki dodatkowy bonusik, co mi daje jeszcze wiara. Wiara daje mi wspólnotę. I teraz to jest ta moja myśl na koniec postanowiłem sobie przeanalizować treść mszy świętej, czy we mszy świętej pojawia się słowo wiara. W zależności, jakie modlitwy się pojawiają i co sobie tam ksiądz dobierze, czy modlitwę eucharystyczną, drugą, trzecią, czy piątą, ale jest taki szczególny moment, który zawsze się pojawia. I nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę, ja wiarę swojego, swojego kościoła. kościoła. Nie na wiarę tam moją, twoją, tylko na wiarę Kościoła. I to dało mi w tym ostatnim tygodniu do myślenia, bo mieliśmy zaplanowany temat wiary, że wiara jest zawsze drogą do wspólnoty, albo wiara jest we wspólnocie. Nawet ja, wierząc w Boga, to wierzę w trójce. Już jest jakaś ekipa. To już jest przejście dalej, że tak powiem. To już jest taki kroczek dalej tak, zrobiony. Tak. No nie? Od tego, takiego takiej wiary, która wpływa na życie, już teraz wchodzimy w taką wiarę, która się realizuje, ma swoje miejsce, Bo to, ma co konkretne... też, też mówiłeś, nie? że wiara i nie jestem sam, bo jest Bóg. Ale wiara nie jestem sam, bo jest... Ekipa ludzi, którzy ze względu na wiarę widzą we mnie przyjaciela, rodzinę. Z, znak pokoju, nawet tak, jak go teraz prze, e, przekazujemy, że tylko skinieniem głowy to jest dobry znak na to, bo to jest taki symbol, który pokazuje mi, że ten obok też w to wierzy. Powiem szczerze, że mi się bardziej podoba teraz takie przez skinienie i spojrzenie w oczy, bo zdarzało się, że ta ręka wędrowała, ale już wzrok nie wędrował za tą tak, ręką. Bo teraz często ludzie to szukają nie. kontaktu wzrokowego, jest jakiś uśmiech, brugnięcie inaczej się nie da tego przekazać. Próbujemy, co się da. Mam jeszcze o wierze, że wiara upraszcza życie na takiej zasadzie, że człowiek wierzący wie, co jest ważne. I odpuszczać sobie pozostałe rzeczy. Ty mówiłeś o koweju, Gdyby go dobrze poczytać, to on pokaże, że w sztuce życia chodzi nie tylko o to, co wybieramy, ale też o to, z czego rezygnujemy, jak dobrze tak, pamiętam. Tak. Nie? To jest taki też jego fundament, umiejętność rezygnowania. Ja bym powiedział tak, że wiara mi pozwala tak upraszczać życie, że pokazuje mi, z czego mogę zrezygnować. Nie tylko co mogę wybrać, ale też z czego mogę zrezygnować, więc robi się więcej czasu, robi się spokojniejszy czas, robi się. Takie płynniejsze życie. Szanowni Państwo, jeśli prowadzilibyśmy bloga na temat, jaką książkę warto przeczytać, to w dzisiejszej audycji tych tytułów padło sporo. Serdecznie Was zapraszam do na następnego spotkania. Może <grym> by trzeba było te książki wypisać pod spodem. Spróbujemy to wypisać pod spodem. Na pewno można to znaleźć na YouTube w opisie. Serdecznie zapraszamy. Można dać kciuka w górę na tym filmiku na YouTubie, można subskrybować kanał Diecezji, można napisać komentarz. Dzięki temu filmik będzie czy audycja będzie się szerzej rozchodzić. Przede wszystkim audycja, ale dodatkowo jest też w formie filmiku, bez filmu. <laughs> Natomiast za tydzień będą już konkrety w tym jak budować wiarę, jak troszczyć się o wiarę i jak sprawić, żeby ta wiara faktycznie działała w życiu. Dzisiaj było dlaczego, a w przyszłym tygodniu będzie jak. Bardzo dzięki. Już się nie mogę doczekać. Dziękujemy za spotkanie. No to. Można powiedzieć, że mieliśmy taki styl teraz, no nie? że było rzuconych kilka myśli dotyczących wiary. Pytanie jest w ogóle takie, czy człowiek musi wybierać wszystkie, żeby wybrać Chrystusa. Czy na przykład nie może zrobić tak, że na ten moment, na dzisiaj. Ja jestem gotowy być człowiekiem wierzącym, bo potrzebuję pokoju w sercu i tyle. Tak jest. Nigdy nie masz cał całego pakietu od no, razu. No, czyli ma rację ksiądz kardynał Franciszek Marski, jak mówi, że trzeba sobie tak rzucić kilka myśli, a każdy sobie wybierze to, co chce.